Jezusa, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Przeżywamy kolejny dzień Pański, a dzień ten dla chrześcijanina jest dniem wyjątkowym, ponieważ gromadzi nas wokół ołtarza Jezusowego, bo przychodzimy spotkać się z żywym i prawdziwym Bogiem. Polewierzajmy Mu nasze intencje, z którymi przychodzimy tutaj do tej świątyni. W sposób szczególny będziemy trwać na mszy dziękczynnej 45. rocznicę ślubu Barbary i Lucjana oraz 18. rocznicę urodzin wnuczki Wiktorii, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej. Druga intencja, odprawiana przez księdza Witaliusza, to prośba o miłosierdzie Boże dla zmarłych Stefanii, Fryderyka Brach, Marii Jerzego Adama Pawlusiów. Pamiętamy o zmarłych, za których kapłani poza parafią przez ten miesiąc się modlą w uszach gregoriańskich, o Jadwidze Zawiła, Łukaszu Pękali, Stanisławie Grzymale. Wielu spośród nas tutaj obecnych przybyło też ze względu na księdza prałata Stanisława Dziedzica, a właściwie po to, aby sobie przypomnieć chwile spędzone z nim, czy też wydarzenia, w jakich brał udział ksiądz prałat. Dlatego wezmijmy też za niego, aby Bóg za to dobro, jakie pozostawił w naszych sercach, w naszej parafii, dał mu niebo. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię zawsze Dziecię, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na bez
jego projekcją. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Przedstawia w ogóle no, całą działalność naszego proboszcza, który był na terenie naszej parafii ponad pół wieku, a dokładnie 51 lat. Przez 39 lat był proboszczem, a następnie od 2005 roku, kiedy poszedł na zasłużoną emeryturę, sprawował jeszcze obowiązki duszpasterza tu na terenie naszej parafii. Ponieważ ja posiadałem bardzo w swoim domowym archiwum bardzo dużo zdjęć różnych filmów z uroczystości kościelnych, a nie tylko kościelnych, bo przecież proboszcz bardzo angażował się w życie gminy. Z nami tu współpracował z panem wójtem wcześniej Sielińskim i z panią wójt Małgorzatą Małk. Także tych materiałów miałem bardzo dużo i postanowiłem zrobić film. Chciałem jeszcze tu dodać, że w realizacji tego filmu pomogła mi rodzina księdza
Stanisława Dziedzica, mianowicie bratanek pana, bratanek księdza, pan Robert Dziedzic, który jest tu dzisiaj z nami wraz z małżonką. Witamy go serdecznie. Od niego otrzymałem bardzo dużo przeróżnych zdjęć, a zwłaszcza zdjęć z tych lat najmłodszych. Również bardzo dużą pomoc miałem ze strony siostrzenicy księdza prałata, od pani Ewy Gajeckiej z Biecza, która jest z mężem i ze swoją siostrą wśród nas dzisiaj. Również w Święcanach, w miejscu, gdzie ksiądz proboszcz się urodził, dotarłem poprzez siostrę księdza prałata Marię, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dotarłem do, wskazała mi mniej więcej, gdzie może mieszkać. Dotarłem do rodziny pana Edwarda Dziedzica i z tatą też miałem dokumenty, zdjęcia. Także udało mi się to później jakoś zmontować i wyszedł, tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, 70-minutowy film. Jest to, proszę Państwa, dość długi film, jak na dokument, takich filmów się nie robi, ale nie chciałem spłycić tego filmu z tego względu, że jestem świadomy, że prawdopodobnie ja jestem pierwszym i ostatnią osobą, o którym właśnie jest nakręcony ten film o księdzu Stanisławie Dziedzicu. Proszę Państwa, jeździłem jeszcze do, byłem kilkakrotnie w Święcanach, gdzie od księdza proboszcza, Święcany to jest miejsce urodzenia księdza prałata. To jest powiat już jasielski, podkarpacki, Zawierzchnie, niedaleko. Tam od księdza prałata też wyszukaliśmy datę urodzenia w księdze urodzeń. Dowiedzieliśmy się, kto był ojcem chrzestnym, matką chrzestną, tak, jakie miał imię na drugie, pod jakim numerem domu mieszkał, a więc takie dane do filmu bardzo dobre. Następnie byłem też w Kruszlowej Wielkiej, to jest Zagrybowa miejscowość. To była pierwsza parafia księdza prałata. Tam ksiądz prałat był 6 lat i po 6 latach wieku jako młody wikariusz, 30-letni, przybył w sierpniu 1964 roku tu do nas i był z nami aż do listopada 2015 roku. Proszę Państwa, film też się przedłużył z tego względu, że będzie tu pokazany wywiad z księdzem prałatem. Jest to jedyny wywiad z księdzem prałatem. Mówiąc, ksiądz nie lubiał po prostu nagrywać siebie, fotografować zbytnio, ale ten dokument jest, nie chciałem go okroić, mówiąc tak kolokwialnie, jest w całości pokazany wywiad, szczególnie o remontach, konserwacji kościółka tego tu, w którym jesteśmy, jak również kościółka Cerkiewki w Owczarach. Proszę Państwa, no to ja tylko tyle chciałem powiedzieć i będziemy chyba zaczynać. Sława oraz dwie młodsze siostry, Zofię i Marię. Dwa dni po urodzeniu, to jest 10 maja, odbył się chrzest święty zabytkowy z 1520 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Anny w Święcanach. Rodzicami... Thank you.
kłopoty skończą się. Powiedz, szczęśliwy będziesz ty. Udzieliłeś tysiące chrztów, komunii, ślubów i ratowałeś zabytki. Widząc, ile dzisiaj osób przystąpiło do Komunii Świętej, widać, że wykonałeś
kawał dobrej roboty. Za rok, jak kończę 80 lat, już teraz zapraszam Cię na urodziny jako swojego spowiednika. Być może będą one na tej wspaniałej sękowskiej ziemi, tutaj w Siadach, powiedział Edward Brzostowski. Dla dostojnego jubilata nie zabrakło życzeń, stula, a Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, odznaczył księdza prałata odznaką honorową Krzyż Małopolski. Jest to drugie przyznane w Małopolsce za wybitne zasługi i osiągnięcia dla naszego województwa. Przeżywaj wszystko, co Polski dotyczy. Bóg, honor, ojczyzna to hasło, które dla Ciebie miało szczególne znaczenie, aż czasem wpisywało się w nasz świat wartości. Dziękuję Ci osobiście za odprawiane msze święte pod pomnikiem 7 polskich lotników w Krzywej Banicy, za udzielenie nam sakramentu małżeństwa, za chrzty naszych córek i wnuka. Uroczystości żałobne, które przeżyli mieszkańcy parafii Sękowej, stały się wyjątkowymi rekolekcjami, ponieważ przykład życia świętej pamięci księdza prałata pokazał, jak realizować ewangeliczne wezwanie do miłości Boga i bliźniego. Za dar takiego życia i dar takiego kapłaństwa Bóg zapłaci. Niech aniołowie zawiodą go do raju. Żegnaj, wielki kapłanie, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu. Ksiądz prałat Stanisław Dziedzic to jest wyjątkowa postać w historii parafii Sękowa, gminy Sękowa, ale myślę, że daleko szerzej. To jest postać rangi takiej odznaczeniami właśnie za zasługi tutaj na polu konserwatorskim. Między innymi otrzymał nagrodę imieniem Kordeckiego, to jest właśnie nagroda za konserwację zabytków. Ale też ksiądz proboszcz był laureatem najwyższej nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego. Został nagrodzony medalem Gloria Artis. Również dbał o kościół parafialny, który pomimo tego, że znacznie młodszy, to również stanowi bardzo cenny zabytek i za czasów właśnie księdza proboszcza również ten kościół został odnowiony, a wnętrze odrestaurowane. Angażująca się w życie społeczne jako przede wszystkim lider duchowy tutaj lokalnej społeczności, no i też jako konserwator, jako kustosz tego mienia cennego, tego dziedzictwa kulturowego, które w jego ręce szczęśliwie trafiło. Myślę, że tak będziemy wspominać księdza Stanisława i myślę, że ta pamięć o nim będzie z nami zawsze, ponieważ dowody jego bytności na naszym terenie są trwałe, niepodważalne i czas tego nie skruszy i nie zatrze. Myślę, że ta pamięć nas będzie trwała. Dziękuję bardzo. Dokumentalista, który naprawdę robi bardzo wiele dla naszej społeczności i dzięki niemu ten materiał pozostanie, będzie dla nas świadectwem bytności tutaj na naszej ziemi księdza prałata.
bardzo serdecznie dziękujemy za to wspomnienie, bo przecież każdy ma jakieś swoje indywidualne wspomnienia związane z księdzem proboszczem i każdy myślę, że dzisiaj gdzieś tam się w podróż sentymentalną udał. Bardzo serdecznie dziękuję, że nam to umożliwiłeś. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tak jeszcze na zakończenie chciałem wszystkim Państwu podziękować za przybycie, za udział w oglądaniu tego filmu. Chciałem powiedzieć, że to był mój pierwszy film taki dokumentalno-historyczny, debiutancki, choć wcześniej zrobiłem taki króciutki na 22 minuty film o mieszkańcu Sękowej. Na pewno wiele z Was znało pana Filipa Markowicza. To był żołnierz czterech wojen. Zrobiłem taki filmik, a teraz jestem w trakcie robienia filmiku o naszej mieszkance, parafiance, pani Marii Kotarba z Owcza. Ona zmarła w 1956 roku. Otrzymała w 2005 roku medal z Jan Wasze Sprawiedliwość wśród Narodów Świata. Ona była więźniem Oświęcimia. I nie tylko Oświęcimia, bo później z Oświęcimia do Ravensbrück i do innych obozów koncentracyjnych. I ona właśnie opiekowała się podczas wojny, podczas obozu, w obozie koncentracyjnym Żydówką. W związku z tym, że uratowała jej życie, otrzymała z Izraela, z Yad Vashem, z parlamentu Izraela, to najwyższe oznaczenie Sprawiedliwość wśród Narodów Świata. I myślę, że ten filmik będzie skończony gdzieś w miesiącu listopadzie. To myślę, że przy tych długich wieczornych dniach wyświetlimy też sobie może obydwa, ten o panu Markowiczu i o pani tej Marii Kotarku. Dziękuję bardzo. Musimy z tego zrobić taką wersję 30 minut.